Cześć, z tej strony Łosiu. Witam Was w drugim, kolejnym już odcinku serii poświęconej grze Faster Than Light. No, skoro oglądacie ten odcinek, no to rzeczywiście nie umarłem poprzednim razem. Jesteśmy w drugim sektorze, to jest sektor piracki, no więc oczekuję jakiegoś gorącego powitania. Natomiast nasza siła ognia, miejmy nadzieję, że pozwoli spuścić manto piratom, co zaowocuje, miejmy nadzieję, jakąś dużą ilością złomu, dużą ilością skarbów, dużą ilością wyposażenia, żebyśmy wylecieli statkiem poważnie wzmocnionym z tego sektora, bo tak jak mówiłem na samym początku, we FTL-u bardzo często się umiera, no i ten poziom trudności w kolejnych sektorach rośnie dosyć mocno, a no ten statek jest o tyle zdradliwy, że on sobie świetnie radzi ze wszystkimi przeciwnikami, nie ma takiego spadku jego mocy, albo dajesz radę łatwo, albo od razu cię roztłukują. Znaczy ja tak ten statek odbieram, sobie nie mam doświadczenia, ale tak mi to wygląda. Dobra, odpauzowujemy temat i od razu ruszamy do... Gdzie ruszamy? Przede wszystkim zaplanujmy sobie trasę. Moglibyśmy polecieć do sklepu. A możemy tak polecieć. Tu i tu. Żeby jak najwięcej tych lokacji sobie zaznaczyć. Do sklepu polecimy po tym miejscu, bo być może uda mi się tutaj zarobić kasy. No i wtedy już będzie nas w sklepie stać na coś sensownego. Czy uda się? Co my tutaj mamy? Możemy sobie za 36 kasy kupić niewolnika Stevena. Możemy zaatakować, bo to jest statek łowców niewolników, albo ich olać. No ja myślę, że zaatakujemy, bo łowcy niewolników to są z reguły dziani. No i pewnie z nich coś ciekawego wypadnie. Ojej, co to się stało? Intruders detected. A, to nie Intruders detected, tylko okazuje się, że Hector został przejęty przez łowców niewolników, którzy na pokładzie mają takie urządzonko do przejmowania kontroli nad naszymi załogantami. Ale oczywiście to nie jest aż tak bardzo potrzebne. Pierwszą rzecz, którą robimy, ściągamy im tarczę, a potem wyłączamy tą kontrolę nad naszym załogantem. On tam atakuje systemy naszego statku, natomiast, jak mówiłem, tarasa nie jest zbyt mocna, jeśli chodzi o zadawanie obrażeń. O, już się udało wyłączyć. Już się udało włączyć ten system, ale kurczę, rzeczywiście uszkodził nam system i ten Ion Blast teraz chwilowo nie działa, więc musimy szybko interweniować. Ognia. Wal tą dronką, pięknie. Tutaj drona akurat trafiła w system Mind Controla. Czy już nam nikogo chwilowo nie przejmą? A my już ich obrabiamy, tylko 4 punkty hula zostały przeciwnikowi. I co się stało? Stało się to, że przeciwnicy wysłali nam ofertę. Możemy im dać spokój, a zyskamy członka załogi, Jorlaka, który również jest z rasy Engie. I to jest rzecz, która mnie satysfakcjonuje, bo potrzebny mi jest kolejny członek załogi do obsługi systemów tarczy, więc ja się na to zgadzam. Jorlak, gdzie tu jesteś, panie Jorlak? Leć do systemu tarcz. No i lecimy dalej, bogatsi o członka załogi, a członek załogi z reguły jest wart około 50-60 punktów, więc jestem do przodu. Dobra, jump. Polecimy do tego sklepu, zobaczymy, może coś tam będzie dla niego. Albo nie, polecimy do Tester Skola. A za 25 rzadko kiedy się coś udaje sensownego kupić, a nie jestem aż tak bardzo uszkodzony. Co tu się wyprawia? Statek bez form życia gdzieś tam sobie dryfuje w kosmosie. Tak. Przeszukamy statek. O! 5 punktów obrażeń. Uszkodzony, znaczy obrażeń, uszkodzeń. Nasz statek spotkało. No i co? I koniec. Aha, to super. O, nie fajnie. Dobra, już żeśmy się ponaprawiali. Lecimy dalej. Jakie niefajne jajko z niespodzianką. Co to się dzieje? Lekki krążownik piratów. Wielki. I żądają, żebyśmy oddali jednego członka załogi. Wydali jako niewolnika. No nigdy w życiu. Nigdy w życiu nie pozwolę. To nie przystoi. Jeszcze niewidoczny. No super. No
to strasznie gruby statek. Dobra, walimy w tarczę. Walimy w tarczę. Trafimy delikatnie. Dobra, Ion Blast. Zwalimy w oczko. Żeby się nie mogli schować. I znowu Ion Blast w tarczę. Dawaj, walić ich! Kolejna oferta. Możemy dostać kolejnego załoganta, Nikimi, również z rasy Engie. Tylko czy ja potrzebuję kolejnego załoganta? Nie jestem przekonany, ale z drugiej strony będzie go można być może sprzedać. Dobra, bierzemy. Bierzemy. Nikimi, kim ty będziesz? Ty będziesz może tutaj drony obsługiwał. Nie wiem, czy to da jakieś bonusy. Mandy. Nie chcę tego. Co, wyłącz mi się. Co to mi się włączyło? Nie, no nie chciałem tego. Ech, zużyłem coś. Bez sensu. Dobra, lecimy dalej. Co tu jest? Piracki bombowiec. Znowu chcą jakiegoś członka załogi. W roli niewolnika. No na to się nie zgodzę i znowu spuszczamy komuś manto. Ion Blast. Celujemy w tarczę. Gdzie on może coś robić? W szpitalu? Nie, tu. A, możemy zobaczyć tutaj przeciwników, co tam wyprawiają. Tutaj dwóch gości ostro naprawiają, trzecie. Mogę kolejnego członka załogi wziąć. Nie no. Już sześciu to będzie za dużo, tak mi się wydaje. Więc chyba będziemy ich tłuc do końca. Znaczy nie chyba, tylko na pewno. Sami łowcy niewolników w tym kosmosie, no kurczę. Do widzenia, piracki bombowiec rozbity. W środku jedno paliwo, jedna rakieta i 29 złomu. Bardzo fajnie. Odpalimy sobie dodatkowe dwa punkty na tarczach, co pozwoli nam na... No, trochę będę miał mało prądu. Ale doraźnie będziemy mogli... Weź to wyłącz, o. Dobra, to już wiem, jak to włączyć i wyłączyć. Potrzebuję rozwinąć sobie troszeczkę mój reaktor i wtedy będę mógł mieć wszystkie systemy odpalone, bo teraz mi starczy na kombat dronkę i podwójne tarcze. Ale i tak będę musiał troszkę ten reaktor podrasować, bo chciałbym mieć wszystko na maksa. Móc mieć włączone, bo na razie brakuje mi trochę tego prądu. Co tu się dzieje? Wyskoczyliśmy ze skoku i tu są jakieś strzały z lasera. Widać, że ktoś kogoś atakuje. Znaczy piraci kogoś atakują. No to pomożemy statkowi cywilnemu. Piraci mają trzech gości, w tym jeden będzie na pewno atakował nasz pokład. Spróbujemy trafić w... Dobra, mamy typa. Typ przyleciał do nas. Zaraz go tutaj zliściujemy. Mam nadzieję, że go szybko załatwią, bo nie mamy... O, trafienie w szpital. A trzech na jednego, banda łysego, zaraz sobie z nim poradzą w Tremiga. Wydałem rozkazy, jak tam sytuacja, pokładanie idzie im całkiem nieźle. Przeciwnicy w ogóle się nie mogą przebić przez nasze tarcze i to jest dobra informacja. No my właśnie ich wykańczamy. Pach, do widzenia. Trzy punkty paliwa, jeden punkt rakiet i 18 złomu. Skontaktujemy się ze statkiem cywilnym, może wymusimy jakiś haracz? A oni jeszcze nam dorzucili dwa paliwka, jedną rakietę i 13 złomu. Bardzo sympatycznie. To się mówi na bogato. Tylko czy przypadkiem nie pomyliłem tutaj tego, kto się czym zajmuje? Okej, okay, Jorlak. Ten jest od... Hektor jest od rakiet.
I Hector rzeczywiście jest tutaj. Justin jest od silników. Tak, jest. Natomiast Nikimi sobie pójdzie tu, a Jorlak pójdzie do tarczy. Bo Jorlak już tak minimalnie tymi tarczami umie się posługiwać. Tutaj jest to, to, to. Może nawet trzy miejsca uda się nam odwiedzić, zanim rebelianci będą deptać nam po piętach. Co to jest za znaczek? Pulsar. Small Combat Ship. Coś tu się dzieje. Piraty atakują z Karaibów. Dawać full power. Nie wiem, co ten pulsar robi. O, tarczę będzie psuł i dronki. Już go rozwalamy. Chcą się poddać. 5 paliwa, 2 drony i 14 kasy. Myślę, że tak. Myślę, że to jest dobra oferta, tym bardziej, że tych dronek potrzebujemy. Czekam, aż tylko się napęd załaduje i skaczemy dalej. O, wyskoczymy przed kolejnym pulsem. Jonowym, tak, udało się wyskoczyć. Tu możemy sobie kupić trochę paliwa. Kupimy sobie 6 paliw. Tu jest za 2, tu jest za 2 też. Dobra, to kupimy 3 paliwa. Starczy, tak mamy zapas. Tu sobie rozwiniemy reaktorek. I jeszcze spokojnie myślę, że te 2 miejsca odwiedzimy. Zanim rebelianci się pojawią w okolicy. Jakaś stara kopalnia. Nic tam nie było. Tutaj jest sklepik. W sklepiku nic nie będzie. Znaczy, nic, na nic mnie nie będzie stać, więc wracamy do wyjścia z systemu i będziemy stąd się zawijać. O, możemy sobie zadokować do platformy, która pozwoli nam zatankować. Tam sobie kliknę. O, jedy, 3 damage'u. Oj, 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 oj. Bo to piraci są w ogóle. No nie, no ja tego nie zniesę. To jest w ogóle już bardzo niedobrze. Co za chamidła. Ale przynajmniej kasa będzie może z tego jakaś. Proszę tu otworzyć ogień. Spuścić im manto. Drony mi zestrzeli. Oto paruwy. No czemu nie mogę tego odpalić? Halo, panie, panie, nie wiem, czy to, to się da. O, dobra, dobra, odpalamy dronkę. Udało się, przeładowana była. Zestrzelili dronę z szubrawcy. Znowu chcą się poddać? No dobra, mam dzisiaj dobry dzień. Lecimy do następnego sektora. Cywilny. Cywilny, cywilny. Albo Mantis Homewards. O, Mantisów nie lubię. Mantisy to są bardzo agresywni przeciwnicy, którzy bardzo często dążą do tego, żeby zdesantować się na naszym statku i walczyć wręcz, więc ja sobie polecę do sektora cywilnego, bo moja załoga, mimo tego, że liczna, może od Mantisów dostać srogie lanie, więc lecimy do sektora cywilnego, ale o tym, co się tam będzie działo, dowiecie się w następnym odcinku. No, na które oczywiście serdecznie Was zapraszam. Grał dla Was Łosiu, a to była Faster Than Light i do zobaczenia w następnym materiale. Cześć!